Telewizja w Polsce.pl wraca do Państwa. Maciej Wolny, witam Państwa ponownie w naszym studiu, a w naszym studiu kolejny gość. To oznacza również kolejne tematy, ale w skupieniu na Warszawie, na stolicy. Powiem, moim Państwa gościem jest Piotr Guział, kandydat na wiceprezydenta Warszawy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznę od sondażu, który nie jest dość przychylny dla sztabu wyborczego Patryka Jakiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Pierwsza tura wyborów 42% dla Rafała Trzaskowskiego, Patryk Jaki 32% prawie. Tutaj różnica około 10%. Druga tura natomiast ponowne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, ponad 53% i 40% poparcia dla Patryka Jakiego. Czy jest się czym niepokoić i czy pan jako kandydat na wiceprezydenta, który startuje razem z Patrykiem Jakim, ten niepokój gdzieś odczuwa? Niewątpliwie taki sondaż dopinguje do jeszcze cięższej pracy. Natomiast dzisiaj ukazał się też sondaż pracowni ABR Sesta, który pokazuje przewagę pana Trzaskowskiego 2% w pierwszej turze i bodajże 4% w drugiej turze, więc no niemalże remis. Więc są różne pracownie, różne metody badawcze. Nie chcę kwestionować metody badawczej pracowni, która przygotowała sondaż dla Onetu, chociaż Ibris, a wcześniej Homo Homini, mojego serdecznego kolegi Marcina Dumy, z którym spędziłem miły czas działając w Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Ursynowie, no to jest pracownia, która wielokrotnie bardzo się myliła, typując wyniki różnych wyborów w Polsce. A jeżeli chodzi o ostatnie wybory 4 lata temu, no to warto przypomnieć, że na 3 dni przed wyborami, konkretnie 13 listopada, pracownia Millward Brown, bodajże dla Gazety Wyborczej, wskazywała, że pan Jacek Sasin otrzyma 17% poparcia, a 3 dni później, w prawdziwych wyborach, Jacek Sasin otrzymał 27,72 bodajże procent poparcia, czyli o ponad 10% więcej. I teraz pytanie jest takie, czy to metodologia jest tu jakaś błędna? Bo ja nie wierzę w to, że sondaż jest zmanipulowany. Absolutnie jestem daleki od takich ocen. To bardziej jest metodologia albo struktura elektoratu. Bo ja mam takie wrażenie, że elektorat PiS-u w dużych miastach ma taką obawę, żeby się przyznać do tego, że głosuje na PiS. A z czego ta obawa zatem wynika, jak pan sądzi? No wynika z tego, że jednak w dużych miastach dominuje, czy ton narzuca tak zwane elity, czy jakby osoby, które kształtują opinię publiczną. To są w przypadku Warszawy osoby znane powszechnie, ogólnopolsko, różni celebryci, znani dziennikarze, ludzie kultury, sztuki, osobowości rozmaite, a one, te elity, jednak w większości popierają Platformę Obywatelską z różnych powodów, czasami własnych przekonań, a czasami dlatego, bo byli przez wiele lat beneficjentami rządów Platformy Obywatelskiej. No i trudno tym, którzy wspierali ich działalność finansowo z środków publicznych, dzisiaj odmówić poparcia. I teraz jest tak, że te osoby kształtują opinię, taką powszechną opinię, ale ktoś może mieć inne przekonania, ale wstydzi się do nich przyznać, bo mówi, kurczę, no skoro tak ci wszyscy ludzie, których mijamy na ulicach, są naszymi sąsiadami, są znani z telewizji i oni uważają, że ten Trzaskowski, to ja się nie będę wygłupiał, nie będę wychodził przed szereg. I rzeczywiście, wyniki sondażu w Warszawie dla PiS zawsze są gorsze, niż to realnie wychodzi w wyborach. A teraz zróbmy taki eksperyment socjologiczny. Jeżeli w jednym sondażu przegrywa Patryk Jaki 3%, w drugim sondażu przegrywa 10%, wyciągnijmy z tego średnią, 10 plus 3, 13, 6,5% średnio, czyli przegrywa 6,5% w stosunku do Trzaskowskiego. I nałóżmy na to nakładkę tych obaw społeczeństwa do przyznania się do prawdziwych przekonań. Jeżeli nałożymy tę nakładkę, że Jacek Sasin miał o 10% gorszy wynik 3 dni przed wyborami, niż pokazywał sondaże, to znaczy, że Patryk Jaki naprawdę remisuje z Rafałem Trzaskowskim, a moim zdaniem niewykluczone jest to, że on naprawdę sprawnie niespodziankę i wygra pierwszą turę. Dlatego tak ważna jest mobilizacja elektoratu, żeby nie zważać na to, co mówią w niektórych mediach, w Gazecie Wyborczej czy TVN24. Nieważne jest, co mówią aktorzy, którzy mówią głosuj głosem na Rafała Trzaskowskiego. Tak naprawdę ważne jest to, co myślimy my, zwykli obywatele Warszawy. Jeżeli chcemy Warszawy afer, jeżeli chcemy Warszawy
naprawdę pokrętnych układów, jeżeli chcemy, żeby rządzili ci, którzy doprowadzili do największej w historii polskiego samorządu afery, afery reprywatyzacyjnej, jeżeli chcemy naprawdę, żeby rządziła nami polityczna mafia, mafia układów, mafia dziwnych powiązań, to rzeczywiście nie idźmy do wyborów, głosujmy na Trzaskowskiego, ale jeżeli chcemy ambitnej, uczciwej Warszawy, jeżeli chcemy dowiedzieć się, co zawierają szafy stołecznego ratusza, jeżeli chcemy ujawnić to, co do tej pory było skrywane, bo przecież reprywatyzacja to nie jest jedyna afera. Jestem głęboko przekonany, że oni tak walczą bardzo o to zwycięstwo, bo się po prostu najzwyczajniej w świecie boją. To jeżeli chcemy jawnego życia politycznego, chcemy dowiedzieć się, co zawierają szafy stołecznego ratusza, pójdźmy 21 października i nie pozwólmy, żeby Platforma Obywatelska rządziła czwartą kadencję. Jak mówimy o warszawskim ratuszu, to tutaj trzeba powiedzieć i przypomnieć może o słowach Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, która ostatnio podsumowała w wywiadzie swoje lata swoich rządów w stolicy, mówiąc między innymi: jestem pierwszym prezydentem miasta, który zadbał o lokatorów zreprywatyzowanych budynków. Ponad 3,5 tysiąca rodzin dostało mieszkania zamienne. Żaden rząd, także PiS, który krzyczy najgłośniej, nie uchwalił ustawy reprywatyzacyjnej. Jedyną, która ogranicza zwroty, jest ustawa przyjęta przez koalicję PO-PSL. Do tego pani prezydent dodaje, że zastałam Warszawę drewnianą, a jest murowana. Niebywała bezczelność na ostatniej prostej, w ostatnich dniach jej urzędowania. Zapomniała dodać, że ponad trzy czwarte decyzji zwrotowych to były decyzje wydane za rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. I ta gigantyczna krzywda ludzka, a także utracenie wielomiliardowego majątku publicznego, to są zasługi i dokonania rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz przede wszystkim. Więc to, że zadośćuczyniła jakiejś grupie osób i nagle się oczy otworzyły na tą krzywdę ludzką, nie zmienia faktu, że 40 tysięcy osób straciło dach nad głową, 21,5 miliarda, lekko licząc, z takich bardzo ostrożnych szacunków, miasto stołeczne Warszawa utraciło tak gigantyczny majątek tej wartości. A co to jest 21 miliardów? To jest tyle, ile Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała na inwestycje w Warszawie przez 12 lat. Czyli gdyby nie utrata tego majątku, być może byśmy mogli na te inwestycje w Warszawie wydać dwa razy więcej. Więc to, co mówi pani prezydent, jest bezczelna, że została Warszawę drewnianą, a zostawia murowaną, to już naprawdę trudno komentować, bo tak mogą powiedzieć prezydenci wszystkich miast w Polsce. Ja też mogę na Ursynowie powiedzieć, że po Platformie Obywatelskiej zastałem Ursynów, który był stajnią Augiasza, urząd odwrócony plecami do mieszkańców i generalnie obraz nędzy i rozpaczy. Po 4 latach kraina kwitnącej wiśni. I oczywiście, że tak nie jest. W jakiejś mierze tak. W jakiejś mierze każdy prezydent coś naprawia, a coś psuje. Pani prezydent miała poprawne momenty, bo nie można powiedzieć, że ich nie miała. Natomiast generalnie bilans jej trzech kadencji jest katastrofalny. Bo jak zmierzyć polityka? Chyba tym, co obiecywał, a pani prezydent 3 razy obiecywała w wyborach, i co dotrzymał. No to jakbyśmy przyjrzeli się obietnicom Hanny Gronkiewicz-Waltz, to ja się pytam, gdzie jest hala widowiskowo-sportowa na kilkanaście tysięcy widzów, gdzie jest stadion lekkoatletyczny, gdzie są legendarne kluby sportowe warszawskie, które się chylą ku upadkowi, a część zniknęła ze sportowej mapy Warszawy, gdzie jest druga linia metra, cały jej przebieg, który miał w 2 kadencje być zbudowany, gdzie jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie jest domknięta obwodnica Śródmieścia. I tak można by długo wymieniać. Więc bilans zmarnowanych szans przez Hannę Gronkiewicz-Waltz jest naprawdę imponujący. Zatem pani prezydent to, co mówi, to po prostu po raz kolejny okłamuje warszawiaków i sami warszawiacy ocenią 21 października, czy chcą głosować na partię niedotrzymanych obietnic, na partię niewiarygodną, na partię, przy której stała mafia reprywatyzacyjna i się doskonale czuła, czy chcą zagłosować na ambitną, uczciwą Warszawę, na nowy impuls dla naszego miasta, Patryka Jakiego. A czy ma pan takie wrażenie, że straszy pan trochę warszawiaków? Tu odnoszę się jeszcze do słów na temat budżetu. Tak mówi Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. Tak mówił na temat tych słów, komentując te słowa, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa. Czy podtrzymuje pan te słowa? Czy może żałuje tych słów? Czy może one zostały jakoś źle zrozumiane? Te słowa zostały użyte z ogromną premedytacją przeze mnie we właściwym momencie. Dlatego, bo mamy od moich słów praktycznie 4 tygodnie na to, żeby wszyscy
wszyscy warszawiacy dowiedzieli się, jak nieskutecznym politykiem jest Rafał Trzaskowski i jak bardzo niewiarygodną partią jest Platforma Obywatelska. Przez 12 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz żadna inwestycja infrastrukturalna w Warszawie nie została dofinansowana z budżetu państwa, a przynajmniej rzecznik prasowy Hanny Gronkiewicz-Waltz żadnej nie potrafi wymienić. A przecież inne samorządy w Polsce świetnie korzystały z funduszy państwowych, bo trzeba pamiętać, że samorządy w Polsce, bez względu kto nimi rządzi, mają autonomiczny, zagwarantowany budżet wynikający z przepisów prawa. Bo samorządy się samorządzą i mają autonomiczne budżety. Ale mogą pozyskiwać dodatkowe środki. W jaki sposób? No oczywiście mogą brać kredyty, mogą uzyskiwać środki unijne, mogą realizować inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym z udziałem środków inwestorów prywatnych, komercyjnych, ale mogą również aplikować do różnych programów rządowych, a nawet wnioskować bezpośrednio do budżetu centralnego. I tak się dzieje. Na posiedzeniach plenarnych Sejmu poświęconych budżetowi państwa, parlamentarzyści z różnych stron Polski zgłaszają potrzeby swoich regionów, wsi, miasteczek, miast, czy powiatów, czy nawet województw. I zdarza się bardzo często, nie ma budżetu państwa bez środków w formie dotacji celowych przeznaczanych właśnie dla samorządów. Ale kto je otrzymuje? Otrzymują samorządy, które rzeczywiście wykażą istotną potrzebę i które wykażą, że w sposób wiarygodny te środki wydadzą. Tutaj zrzuca pan jakby winę na wiarygodność Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego, że znaczy, byłby problem. Ja bym Rafałowi Trzaskowskiemu, który jest w Platformie Obywatelskiej, jest otoczony i będzie otoczony tymi samymi osobami, które były odpowiedzialne za dziką reprywatyzację, portfela nie powierzył. Nie wiem, co zrobi rząd premier Morawiecki, bo ja nie jestem parlamentarzystą ani członkiem rządu. Natomiast jako samorządowiec z 20-letnim stażem powiem tak. Powierzanie jakichkolwiek pieniędzy tej ekipie jest bardzo wątpliwe, bo nie wiadomo, czy te pieniądze zostaną właściwie wydane. Ale druga sprawa jeszcze, równie istotna, no to jest dobra relacja z rządem. Co ona oznacza? Nie trzeba być członkiem partii rządzącej, żeby mieć dobrą relację z rządem. Pokazują to liczne samorządy w Polsce, gdzie rządzą bezpartyjni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy świetnie sobie radzili na salonach ministerstw bez względu, kto tymi ministerstwami kierował. Potrafili zdobywać fundusze dla swoich małych ojczyzn. A teraz tak, czy Rafał Trzaskowski, który obraża premiera, czy Grzegorz Schetyna, Marcin Kierwiński, czyli de facto prawdziwy prezydent Warszawy, bo tak naprawdę prezydentem Warszawy będzie patologiczny układ Marcina Kierwińskiego z nim na czele, a nie Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski w tej grze jest wyłącznie kukiełką. On nie będzie prawdziwym prezydentem. To czy te osoby będą w stanie uzyskać od polskiego rządu więcej niż Patryk Jaki? Nie. Dlatego, ponieważ te osoby chcą, żeby polski rząd odszedł ze stanowiska. Te osoby wyzywają premiera od kłamców. Jeżeli ktoś wyzywa swojego rozmówcę od kłamców, od najgorszych, a potem idzie do niego i mówi, słuchaj, pożycz mi 100 zł. Nawet nie daj, pożycz mi. To pan by pożyczył? Ja bym nie pożyczył. Dlatego uważam, że Rafał Trzaskowski ma bardzo nikłą szansę na to, żeby uzyskać dla warszawskiego samorządu więcej niż to, co się Warszawie i tak należy z przepisów prawa. A żeby zbudować tak ambitny program infrastrukturalny, jaki proponuje Patryk Jaki, czyli trzecią i czwartą linię metra, i to w dwie kadencje, albo krócej niż dwie kadencje, dodatkowe mosty nad Wisłą, które odkorkują Warszawę, domknąć obwodnicę Śródmieścia, zbudować 19. dzielnicę Przyszłość, to są potrzebne dodatkowe fundusze. I te fundusze może zapewnić rząd, ale nie musi. I teraz pytanie, czy Rafał Trzaskowski uzyska od rządu więcej niż Patryk Jaki, czy mniej? Chyba odpowiedź jest oczywista, nieważne, czy ktoś popiera Platformę Obywatelską, czy Prawo i Sprawiedliwość. Ktoś, kto jest skłócony z rządem, ktoś, kto jest niewiarygodny i ktoś, kto nie ma żadnych dokonań jako polityk, nie uzyska lepszych gwarancji rządowych niż skuteczny, pracowity, uczciwy polityk, który ma świetne relacje z rządem. Czyli niezależnie też od jakichś takich politycznych upodobań? Znaczy, to tak naprawdę nie odgrywa żadnej roli, bo proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało w Polsce. Ci samorządowcy, którzy nie chcieli się kłócić z rządem, otrzymywali pomoc. Choć nie zawsze, bo teraz pan rzeczywiście pociągnął mnie za język i przypomniałem sobie wypowiedź Roberta Biedronia, prezydenta Słupska sprzed kilku dni. Robert Biedroń pokazał całą obłudę i hipokryzję Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, bo można powiedzieć o różnych politykach, że są zacietrzewieni albo że to są jastrzębie. Natomiast Robert Biedroń bez wątpienia jest gołębiem. Jest politykiem, który jest miły dla wszystkich, naprawdę. I Robert Biedroń, który nigdy nie wojował z Platformą Obywatelską, otrzymał od marszałka województwa pomorskiego następującą czarną polewkę. Dopóki Robert Biedroń będzie prezydentem Słupska, a nie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, tak długo Słupsk nie otrzyma żadnych funduszy od marszałka województwa. I Robert Biedroń powiedział, że marszałek słowa dotrzymał. Nie wiem, jak było naprawdę. To są słowa Roberta Biedronia. Czyli politycy Platformy Obywatelskiej również zachowywali się inaczej niż chciałby Grzegorz Schetyna.
sekowali tych polityków, którzy byli mnie wygodni. Ja tego jestem najlepszym przykładem. Gdy byłem burmistrzem Ursynowa, niezależną od Platformy Obywatelskiej, który odsunął Platformę Obywatelską od władzy, Hanna Gronkiewicz-Waltz podcinała mi skrzydła na każdym możliwym polu, także finansowym. Przecież nie mi robiła na złość, tylko mieszkańcom Ursynowa. Zatem politycy Platformy Obywatelskiej są ogromnymi hipokrytami, mówiąc dziś o tym, że wszystkim się należy tak samo. Oczywiście, w modelu teoretycznym tak, ale na koniec dnia jesteśmy też ludźmi. I to, co się należy z mocy przepisów prawa, to się należy i żaden polityk tego nie zmieni. I w Warszawie się należą środki wynikające z ustaw o dochodach samorządu, ale wszystko, co dodatkowe, co jest takim ekstrasem, wisienką na torcie, ale jakże potrzebną dla Warszawy po to, żeby szybciej zbudować nowe mosty czy nowe linie metra. To są pieniądze, które otrzyma polityk, który przygotuje dobry projekt, potrzebny projekt i będzie wiarygodny dla tych, którzy mają mu te pieniądze przekazać. Rafał Trzaskowski ma zero wiarygodności jako polityk, bo lży rząd, obraża rząd, a jednocześnie jego partia w Warszawie roztrwoniła miliardy złotych na dziką reprywatyzację. Padło nazwisko Roberta Biedronia, prezydenta Słupska. Padło też trochę słów już o debacie kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta w Warszawie. To połączmy gdzieś troszeczkę te dwie rzeczy. Powiedzmy, czy w Warszawie znajdzie się miejsce dla Parady Równości i Marszu Środowisk Narodowych? Takie padło pytanie podczas debaty. Rafał Trzaskowski odpowiedział, że byłem na Paradzie Równości, udzielę jej patronatu i będę na Paradzie Równości. Natomiast Patryk Jaki stwierdził, że jako prezydent nie weźmie udziału w żadnej z tych manifestacji, ponieważ samorząd nie może być ideologiczny, a musi być pragmatyczny. Czy pan jako kandydat na wiceprezydenta, czy jako ewentualnie już wiceprezydent pojawi się na Paradzie Równości, czy na Marszu Środowisk Narodowych, jak to by pan widział? Ja wielokrotnie byłem na Paradach Równości, wtedy, kiedy jeszcze nie było to modne, kiedy pan Rafał Trzaskowski nie interesował się sprawami Parady Równości, a politycy jego partii gardzili Paradami Równości. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wolała udzielić patronatu Paradzie Labradorów, a nie Paradzie Ludzi. Nawet jeżeli miała inny światopogląd, to jednak mimo wszystko no to było oburzające. Rafał Trzaskowski chodzi na Parady Równości od 2 bądź 3 lat tylko dlatego, żeby zapunktować politycznie. Ja chodziłem na Parady Równości, bo miałem ku temu przekonania. Nawet byłem kilkukrotnie w Komitecie Honorowym Parady Równości i zdarzało mi się nawet przemówić jako pierwszemu, otwierając Paradę Równości zaraz po organizatorze. Więc ja tak samo wziąłem kilka razy udział w Marszach Niepodległości. Może nie od początku do końca, ale na etapie przemarszu byłem razem z innymi uczestnikami, bo nie uważam, że to jest przeciwstawne. Można być patriotą i brać udział w Marszu Niepodległości. Można jednocześnie walczyć o równość i tolerancję i wziąć udział w Paradzie Równości. To nie jest ze sobą sprzeczne. To na siłę się próbuje tutaj zaznaczyć sprzeczność. Patryk Jaki ma prawo nie chodzić na żadne marsze, żadne parady, bo tutaj przymusu nie ma. Natomiast jestem głęboko przekonany, że w Paradzie Równości, w Marszu Niepodległości nie chodzi o to, kto weźmie udział, kto weźmie patronat, tylko chodzi o to, czy te środowiska patriotyczne z jednej strony, a z drugiej strony środowiska mniejszościowe będą traktowane tak samo jak wszystkie inne w dostępie do tego, co samorząd może im zaoferować. A co może im samorząd zaoferować? Może zaoferować im lokale z niskim czynszem na potrzeby ich stowarzyszeń i fundacji. Może zaoferować im dotacje na różne programy realizowane przez organizacje. Rafał Trzaskowski zaoferuje, czy jest gwarancją zaoferowania zarówno jednej, jak i drugiej stronie takich lokali? Nie, Rafał Trzaskowski nie jest gwarantem niczego w tym zakresie. Same te środowiska, przecież rozmawiam z nimi, tych ludzi znam, mówią o tym, że jak Rafał Trzaskowski może być wiarygodnym politykiem, podczas gdy burmistrz Ursynowa z Platformy Obywatelskiej, który się bardzo często pojawia przy Rafale Trzaskowskim podczas tej kampanii, zawsze każdy razem jak Rafał Trzaskowski jest na Ursynowie, burmistrz Ursynowa zlikwidował na przykład taką imprezę równościową jak Tydzień Równości na Ursynowie, którą ja wymyśliłem i promowałem, to jego burmistrz zlikwidował, a Rafał Trzaskowski mieszka na Ursynowie, jakoś się nie zająknął. Rafał Trzaskowski, jak wygra wybory, na pewno będzie utrudniał życie wszelakim mniejszością, ponieważ tak czyni jego partia. Proszę spojrzeć na Lublin. Przecież to prezydent Żuk z Platformy Obywatelskiej zakazał Marszu Równości. Więc, a jeżeli mówimy w ogóle o hipokryzji Platformy, to spójrzmy na Legionowo. Przecież to prezydent Legionowa do niedawna w Platformie Obywatelskiej i partyjny przyjaciel Rafała Trzaskowskiego, poseł Jan Grabiec, który jest jednocześnie twarzą Platformy, bo jest rzecznikiem, śmiali się, kpili, drwili z kobiet. A jednocześnie Rafał Trzaskowski mówi, że on będzie bronił kobiet.
kobiet. To gdzie jest prawdziwy Rafał Trzaskowski? Gdzie jest jego prawdziwa twarz? Czy to jest tak, że on jest autentyczny wtedy, kiedy jego koledzy drwią sobie z kobiet, kiedy zakazują marszów równości, kiedy używają faszystowskich fotografii czy obrazków po to, żeby opisywać polityków. Ale może Rafał Trzaskowski będzie chciał zmienić twarz Platformy Obywatelskiej w tym zakresie. Ale Rafał Trzaskowski w Platformie Obywatelskiej do tej pory jakoś nie wykazał się jako lider, nie jest jakąś główną postacią Platformy Obywatelskiej, a też nie słyszałem jego słów potępienia pod adresem prezydenta Żuka w Lublinie, który zakazuje parady równości czy marszu równości. Nie słyszałem, żeby żądał wykluczenia z partii albo chociażby zrzeczenia się z funkcji rzecznika pana Jana Grabca, który gratulował prezydentowi Smogorzewskiemu świetnego wystąpienia, a to wystąpienie polegało na drwinach i kpinach z kobiet. Rafał Trzaskowski milczał we wszystkich językach, jakie zna. Rafał Trzaskowski jest politykiem dwulicowym, który jedno mówi, a potem coś zupełnie innego robi albo nie robi. A teraz o fałszywych licach jeszcze na koniec, bo rozmowa pewnie zbliża się do końca, ale jeszcze na koniec o fałszywych licach, o fałszywych twarzach, o których mówił Andrzej Rozenek, kandydat SLD na prezydenta Warszawy podczas piątkowej debaty w kierunku Patryka Jakiego. 30 sekund wykorzystane na dość bezpardonowy atak chyba w kandydata Zjednoczonej Prawicy. No i zobaczmy może, jak ten atak, ta wypowiedź wyglądała. Panie Patryku Jaki, ja widzę tu festiwal fałszywych twarzy. Kiedy pan jest prawdziwy? Kiedy w 2015 roku optuje za tymi ludźmi, którzy chcą zakazywać szczepionek? Czy dzisiaj, kiedy pan mówi, że chce te szczepionki popierać? Kiedy pan jest człowiekiem Macierewicza i Macierewicz mówi, że każe panu zburzyć Pałac Kultury? Czy dzisiaj, kiedy pan się tego wypiera? To jest festiwal fałszywych twarzy, a pan dzisiaj udaje bezpartyjnego. Jest pan pisowcem, a nie człowiekiem bezpartyjnym. Pytanie teraz, jak ocenia pan całą tą sytuację, tę wypowiedź, ale też jaką twarz ma Andrzej Rozenek, kandydat SLD, ale bez poparcia na przykład pana Leszka Millera, bez poparcia takiego jednoznacznego Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi, że no w pierwszej turze to zagłosuje na pana Rozenka, ale w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego. W co gra Andrzej Rozenek, w co gra SLD i czy tutaj jakaś ewentualna koalicja między SLD a Platformą jest szykowana? Andrzej Rozenek ma twarz dwulicowego kłamcy. Andrzej Rozenek, mówiąc o fałszywych licach, ma zapewne na myśli siebie, bo przecież to on jako poseł ruchu Palikota głosował ramię w ramię z Platformą Obywatelską za podniesieniem wieku emerytalnego przeciwko całej lewicy. To Andrzej Rozenek głosował za tym, żeby 2 miliony podpisów, które zebrała Solidarność w sprawie referendum, właśnie w sprawie wieku emerytalnego, wywalić do kosza. Tak postrzega właśnie demokrację Andrzej Rozenek. To Andrzej Rozenek wysłał osobę, która weszła na prywatne spotkanie sztabowców Patryka Jakiego i potajemnie nagrywała, a takie metody stosowali niegdyś SBC w stosunku do demokratycznej opozycji i te metody się kojarzyły z SBK-ami, z SBC-kimi metodami, a dzisiaj kojarzą się z Andrzejem Rozenkiem. Andrzejowi Rozenkowi pomyliły się epoki, Andrzejowi Rozenkowi pomyliło się prawda z kłamstwem. Jest człowiekiem dwulicowym, dojrzał tu nawet Leszek Miller, który powiedział, że na tego człowieka nigdy nie zagłosuje, a prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo cofnijmy się do jego cytatu, powiedział, że zagłosuje w pierwszej turze na Rafała Trzaskowskiego, dopiero uproszony, żeby no, dał szansę jednak, zgodził się na to, żeby po kilku dniach jednak powiedzieć, że zagłosuje na Rozenka w pierwszej, a Trzaskowskiego w drugiej, ale pierwotna jego wypowiedź była taka, że nawet w pierwszej zagłosuje na Trzaskowskiego. To jakim kandydatem lewicy jest Andrzej Rozenek, kiedy nie popiera go ani prezydent Kwaśniewski, ani premier Leszek Miller, postaci symboliczne dla lewicy. Jest, a dlatego go nie popierają, bo jest człowiekiem śliskim, dwulicowym, i kłamcą. A może ma pewne zadanie po prostu do wykonania, czyli zabrać punkty Patrykowi Jakiemu, czy uderzać w Patryka Jakiego, czy taki scenariusz też jest możliwy? Kandydat, który uzyska 3-4% elektoratu bardzo specyficznego, nie sądzę, żeby zabierał Patrykowi Jakiemu jakiekolwiek punkty. Andrzej Rozenek chciałby komukolwiek jakieś punkty zabierać, ale przypomnijmy, że 4 lata temu uzyskał wynik na poziomie 2%, a był wtedy twarzą ruchu Palikota, który to ruch Palikota przebojem dostał się do Sejmu, uzyskał 2%. Teraz się mówi, sondaże pokazują, że ma szansę na około 4%, ależ gdzie jest jego wiarygodność? Człowiek, który dotychczas opluwał SLD, zobaczył, że nie ma dla niego miejsca na scenie politycznej, więc na kolanach w worku pokutnym wszedł do SLD i w nagrodę za to, że był taki skruszony, otrzymał w zastępstwie po Andrzeju Celińskim możliwość kandydowania na prezydenta Warszawy. Kompletnie niewiarygodny polityk skończony.
Piotr Guział, kandydat na wiceprezydenta Warszawy, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego wieczoru, a państwa zapraszam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Przed nami przerwa, a my wracamy do państwa już za moment.